Odpowiedzcie mi na jedno pytanie, co jest nie tak w tym zdjęciu? Już wam odpowiadam, ten produkt nie istnieje. No, ale od początku. To są płatki kukurydziane z firmy Auchan. No, może trzeba to przyznać, nie mają one najładniejszej grafiki. No, naprawdę, czegoś tu brakuje. Więc dzisiaj właśnie zajmiemy się przerobieniem tych oto płatków kukurydzianych, żeby no, wyglądały lepiej, trochę chociaż lepiej. Bo tak, mam tutaj trochę takich, no, jak powiedzieć, błędów może w robieniu grafiki. Powiem wam, czemu nie wygląda to najlepiej. Ten napis jest taki bardzo prosty, taką czcionką typową no, do Worda. Całe opakowanie jest tak, że w jednej kolorystyce cały background jest w kolorze takim zielonym, można powiedzieć. Po lewej stronie widnieje cały biały pasek i te płatki w miserce są bardzo małe w porównaniu do całego opakowania. Ledwo co je widać, w ogóle ten biały prostokąt je trochę zasłania. Dużo by tu pozmieniać generalnie, więc dziś zajmiemy się przerobieniem tego na dużo lepsze. Pokażę wam krok po kroku, jak to zrobiłem. Więc teraz powiem wam pokrótce, jaki miałem zamysł na tą pracę. Pewno musimy zostawić tą no, łapkę w górę, co tam jest w lewym górnym rogu, bo ona naprawdę jest typowa dla tych Auchanów, więc no muszę ją dać. Tak samo logo Auchan chcę umieścić, Auchana, na tym mojej właśnie nowej pracy. Oczywiście trzeba napisać, że 250 gram, więc tam na dole gdzieś będzie. No i napis tutaj pod koniec zmienię z płatków kukurydzianych na cornflakes, bo będzie to bardziej pasować i uważam, że no, bardziej to może nawet zachęcić płującego niż płatki kukurydziane, bo jakoś to brzmi to trochę gorzej niż cornflakes mimo wszystko. I w tle zrobimy sobie taką jakby łąkę, zobaczymy czy to pole kukurydzy damy z takim ładnym właśnie przebijającym słoneczkiem. No i na głównym planie tak, że będą właśnie nasze płateczki w miserce, no i dzbanek wylewający na nie mleko, co jest bardzo typowe właśnie dla tych produktów na opakowaniach. I taki właśnie był zamysł, ale teraz przejdźmy już do Photoshopa i pokażę wam, jak to krok po kroku robiłem. Więc wszystko zacząłem od głównego koloru, który będzie na tym projekcie. Właśnie w tych płatkach kurdzień był to taki jasny, zielony i tutaj nawet dałem go jeszcze bardziej jaśniejszego, bo stwierdziłem, że będzie to dużo lepiej pasować, tak mi się wydaje, bo ten kolor po prostu wygląda dużo żywiej. No i zabrałem się tak, po kolei. Dałem znaczek tą mapkę w górę w Auchan, w lewym górnym rogu. Następnie umieściłem już także logo Auchan, tylko właśnie je dałem oddzielnie. Nie wycinałem z tamtego projektu w tych płatków kurdzianych, tylko dałem z internetu, wyciąłem je i zmieniłem jego kolor na właśnie taki jak jest ta łapka, jak jest te tło tego medalu z tą łapką właśnie. No, zresztą widzicie sami jak to wygląda. Następnie zabrałem się za umieszczenie tego zdjęcia, które miało być w tle. Jest to dokładnie pole kukurydzy przebijającym tam słoneczkiem. Ja także pod koniec trochę zamarzemy, zblurujemy można powiedzieć, żeby jakby uwaga odbiorcy była skupiona na tych płateczkach, a nie na samym polu. Następnie stwierdziłem, że dobrym pomysłem już będzie dodanie tych płateczków w tej miseczki. Poszukałem trochę na internecie, znalazłem bardzo dobrą miseczkę z tymi płatkami, tylko tych płatków tam było trochę mało, więc kliknąłem sobie w zaznaczenie temat, dzięki temu zaznaczyły mi się wszystkie te płatki, po prostu je powiększyłem, przez to wygląda jakby płatków w tej misce było dużo więcej, dwa razy więcej i dzięki temu efekt będzie pod sam koniec lepszy. Od razu robiąc to wszystko stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie wejście w filtr Camera Raw i trochę podlepszenie widoku jakby tych płatków, bo było one takie trochę niemrawe, mdłe, więc stwierdziłem, że tutaj je trochę podkolorujemy, że lepiej to wygląda. Tak samo gdy wycinałem właśnie ten talerz, on był trochę taki no kwadratowy, nie był taki okrągły przez to, że używałem jakby lassa, więc także stwierdziłem, że trzeba trochę to zaokrąglić, użyłem wtedy piórka i tam to trochę zaokrągliliśmy, przez to nie jest to takie kanciaste, tylko bardziej przypomina to talerz i koło, który ma kształt koła. Następnie sprawiłem, by ten talerz w ogóle nie wystawał poza tą ramkę, czyli był jakby w obszarze tego, gdzie jest tam ta kukurydza, no i nałożyłem także taki lekki cień wewnętrzny do tej kukurydzy, żeby odbijała się trochę od tej ramki, jakby stawała. Następnie już nadszedł czas, żeby dodać właśnie to lejące się mleko. Znalazłem Pulling Milk PNG na internecie. Także potem dodałem jakby to mleko, które jest w tych płatkach. Po prostu pokolorowałem, jakby nałożyłem na płatki kolor biały. Wziąłem maskę warstwy na te płatki i pomazałem to białym kolorem. Następnie wszedłem opcję mieszania i tam faza i płaskorzeźba. Tam można suwakiem takim poruszać i przez to te najciemniejsze segmenty, w których było tak bardzo ciemno, kolor biały, czyli jakby to mleko się tam wylało w głąb i wygląda to dużo lepiej niż jakby nie było tego mleka. A pod koniec jeszcze to troszkę zmienię, bo trochę uszczuplę, bo tutaj na początku widać, że to jest na całym talerzu to mleko, potem nie będzie na całym talerzu, będzie bardziej przy tym lejącym mleku, a po bokach będzie dalej te takie suche płatki, że niby jest ten efekt, że mleko dopiero się rozlewa, a nie od razu jest cały talerz w naszym mleczku. Następnie dodałem już dzbanek, trzeba było go dobrze dopasować, wyciąć tak, że dzbanek był na białym tle, więc trzeba było wyciąć to tło, które jest w środku tego dzbanka i zrobić je przez
przezroczyste, dzięki czemu wygląda to, jakby tam dzbanek tam był, a nie był on wklejony taki dokładnie. No i tam trzeba było jakby mleko przelać, że niby z tego dzbanka właśnie się wylewa to mleczko jeszcze. Następnie dodałem to właśnie tytułowo 250 gram właśnie w lepszym miejscu po środeczku i z kolorem taki, jak ma właśnie logo. I dzięki temu nie zlewa się to, dodałem także lekki cień tam na to, żeby odznaczało się od właśnie tła. No i myślę, że wygląda to bardzo ok. No i już pod sam koniec przed czas na napis płatki kurdziane, który tak miał być na początku, ale zobaczyłem, że naprawdę nie mam tu miejsca, bo to jest bardzo dosyć taki długi prostokąt, nie jest to kwadrat, dlatego nie było tam wiele miejsca na ten napis. Dlatego stwierdziłem, że szybko zmienię to właśnie na te cornflakesy, bo dużo lepiej to się komponowało. Starałem się dobrać jakąś fajną czcionkę do tego. Tak samo dodałem opcję jakby bevel, czyli to, że ten napis wygląda 3D. I obramowanie białe dodałem, no i nad R dodałem taki jakby kukurydzę taką wystającą, dzięki czemu nie jest to takie jednolite, coś tu się takiego wyróżnia. No i pod sam koniec zmieniłem napis na właśnie taki pomarańczowy, komponujący się razem z płatkami, bo tak to było za dużo już tych zielonego w tych napisach, bo było logo, te 250 gram, ta łapka, no i jeszcze to cornflakes, to by trochę nie pasowało z rydziem. I dodałem właśnie jednak pomarańczowy gradient taki. No i także pod sam koniec jeszcze sprawiłem, żeby ten dzbanek tam był bardziej taki od promieni słonecznych, żeby był bardziej taki bielszy jakby, że tam światło na niego pada, tak samo na te płatki z przodu tutaj od strony słońca jest bardziej jaśniejszy, a z tyłu jest ciemniejszy, żeby to światło co tam pada ze słońca miało jednak wpływ na całą kompozycję pracy. Tak samo pod koniec filtr camera raw poszedł w ruch, no i to pod sam koniec już dopełniliśmy swego i mamy, proszę, gotowy efekt. Tak właśnie wygląda to. Tu macie porównanie między pierwszym, który jest no troszeczkę gorszy, na ten lepszy, no, mój oczywiście. No i napiszcie, czy chcielibyście taki, chcę zakupić taki cornflakesy fajne w Auchan. O, i tu macie także przedstawienie, jak to wygląda właśnie w 3D, już całe pełne opakowanie. Myślę, że no wygląda to nawet jeszcze lepiej niż właśnie tutaj 2D, tak pokazane. I tu właśnie jakby się prezentowało w sklepie, czyli to, co widzieliście na początku. No i myślę, że nie odstaje od tych. Znaczy, no może trochę odstać, bo to jednak nie jest typ płatków, jak tutaj widzimy na półce, że są jakieś fajne, słodkie, dowalone z cukrem płateczki, to one są pewnie smaczniejsze, ale dla koneserów takich zdrowych płateczków, zdrowszych na pewno, nie jakieś Reese'sy, Puffsy tam dziadowskie, to takie coś, myślę, że przeszłoby na pewno. To dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał. Myślę, że w przyszłości, właśnie niedalekiej przyszłości, pojawią się kolejne tego typu filmy, w których będę właśnie robił może nawet swój sok pomarańczowy albo jabłkowy. Zresztą zobaczycie zaraz marki Gorgo. No, będzie ciekawy na pewno. No mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, taki nietypowy. Piszcie, czy chcecie więcej, bo naprawdę spodobało mi się takie robienie, fajne to jest, dużo zabawy i nie trwa to tak długo, jak na przykład rysowanie. A jak już mowa o rysowaniu, to zobaczcie ten baner dla Nefta, co? Bo on naprawdę wyszedł mi fajnie, tutaj taki narysowany, piękny, wiewiórka, no, możecie obczaić, bo naprawdę fajny filmik. Ale ja na dzisiaj wam dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnych filmach, siemaneczko.